Radio Conchita. 22. 22 w Polsce. Proszę bardzo. Czas na informacje dnia. To będzie pierwsza oficjalna wizyta Andrzeja Dudy w Białym Domu. 18 września polski prezydent spotka się z Donaldem Trumpem. Na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku uczczono pamięć Danuty Siedzikówny i Feliksa Selmanowicza. Dziś 72. rocznica ich rozstrzelania. Prezydent Estonii tymczasowo zmieniła swoją siedzibę. Od dzisiaj urzęduje w Narwie, tuż przy granicy z Rosją. Paweł Zieliński. Zapraszam. 18 września prezydent Polski Andrzej Duda wraz z małżonką złożą oficjalną wizytę w Waszyngtonie. Informację podaną wcześniej przez Biały Dom potwierdził szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Kwestia bezpieczeństwa, geopolityki, współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie wojskowości, współpracy sojuszniczej między Polską a Stanami Zjednoczonymi w kwestiach bezpieczeństwa i regionalnego, i bezpieczeństwa globalnego, kontakty gospodarcze, w tym także inwestycje amerykańskie w Polsce i wspólne możliwości zwiększenia obrotu handlowego między Polską, w tym także w dziedzinie energetyki. Minister Szewski mówi też, że wizyta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie wpisuje się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a świętowanie rocznicy z udziałem światowych przywódców już się rozpoczęło podczas spotkania z udziałem szefów państw wschodniej flanki NATO w czerwcu w Warszawie. Mamy też drugie duże wydarzenie w tym roku w Polsce, czyli spotkanie konferencji klimatycznej w grudniu, gdzie z kolei będą przywódcy bardzo odległych części świata przyjeżdżają do Polski. Tam też dla nich będzie organizowane specjalne świętowanie wspólne stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, więc mamy rozłożone w czasie. Tak był prezydent Steinmeier specjalnie też właśnie tak centenialnie w Polsce. Wizyta polskiego prezydenta w Białym Domu będzie, mogę powiedzieć, już zapowiedzieć wizyta prezydenta i audiencja Ojca Świętego. Także będzie miała kontekst stulecia polskiej niepodległości. Wrześniowa wizyta będzie pierwszą oficjalną wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. Krajowa Rada Sądownictwa wybrała dziś kandydatów do nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz do Izby... Radio Kącik. Trzaski Radio. Na cmentarzu w Gdańsku. Radio Kącik. I służąc przecież nie z bronią w ręku, a służąc jako sanitariuszka w 5. Wojskiej Brygadzie Armii Krajowej, również została z bezwzględnością potraktowana przez komunistycznych oprawców już po roku 45. 4 lata temu na terenie cmentarza garnizonowego w Gdańsku znaleziono ich szczątki, a 2 lata temu bohaterowie zostali pochowani z honorami wojskowymi. Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid tymczasowo zmieniła swoją siedzibę. Od dzisiaj urzęduje w Narwie, miejscowości znajdującej się tuż przy granicy estońsko-rosyjskiej, którą zamieszkują przede wszystkim Rosjanie. Podczas pierwszego dnia urzędowania w Rosji Kersti Kaljulaid spotkała się m.in. z przedstawicielami z miasta. Wybrała się też na spacer i rozmawiała m.in. po rosyjsku ze spotkanymi po drodze mieszkańcami. To normalna kobieta, muszę powiedzieć, że to modelka. Zdziwiłam się, tak bardzo nie przemówiła rosyjski, proszę projektu ruskim, powiedział dostawcy telewizji jeden z mieszkańców miasta. Swoje przenoszenie do Narwy estońska przywódczyni zapowiedziała jeszcze w ubiegłym roku celem jest pokazanie, że estońskie społeczeństwo jest obecne w tej miejscowości, mające około 96% mieszkańców przygranicznej Narwy używa tylko języka rosyjskiego. Według oficjalnych danych ponad 80% z nich to Rosjanie. Estończycy stanowią zaledwie niewielki odsetek liczebnych mieszkańców. Estońska prezydent zapowiedziała, że jej pobyt w Narwie będzie przebiegał w kilku etapach. Pierwsza część zakończy się 5 września, a kolejna planowana jest na listopad. Kamil Zalewski, Polskie Radio. W całej Estonii mieszka ponad 300 tysięcy Rosjan, którzy stanowią blisko 25% mieszkańców całego kraju. Według czarnego scenariusza NATO cały region Narwy mógłby stać się pierwszą ofiarą rosyjskiej agresji hybrydowej. Przed nami pogodna i chłodna noc, temperatura od 10 stopni w Małopolsce, 13 na przeważającym obszarze kraju i maksymalnie 15 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby, zachodni, a jutro słonecznie w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od
wiatr będzie słaby, południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozgrywacz kulturalny. Dobry wieczór Państwu. W polskich kinach można już oglądać film pod tytułem Człowiek, który żabił Don Quixota. To najnowsza produkcja znakomitego amerykańskiego reżysera Terry'ego Gilliama, znanego m.in. z sukcesu grupy Monty Python, ale także takich hitów kinowych jak 12 małych Brasil albo Fisher King. O fenomenie tego kina, o twórczości Terry'ego Gilliama, ale i o samym filmie o Don Quixocie porozmawiam dzisiaj z krytykiem filmowym i amerykanistą Sebastianem Sulorowskim. Dobry wieczór. No najpierw wypadałoby powiedzieć co nieco o tym filmie, bo to jest no, rzecz jasna obowiązek recenzenta, ale tu rzecz niezwykle ciekawa także dlatego, że film powstawał niezwykle długo, 25 lat. Stąd pojawiają się skrajne opinie krytyków, niektórzy mówią, to przenoszona ciąża, twórcza ciąża, znacznie przenoszona. Widać, że to niezborny, zlepiony z rozmaitych pomysłów pochodzących z różnych lat efekt. Inni z kolei dzieło chwalą, mówią, po pierwsze, ten film nie jest tak niespójny, jakby się wydawało. Co więcej, posiada w sobie niezwykle w gruncie rzeczy spójną ideę, skrytą za grą rozmaitymi czasami, konwencjami. A to wszystko trzyma się pierwowzoru, czyli znakomitego dzieła Cervantesa, Don Quixote de la Mancha. Rzecz o no właśnie o wygranie pomiędzy fikcją a rzeczywistością, do której z tych opcji się przychylasz. Należy do umiarkowanych sympatyków. O ginekologu, o polityce, o wszystkim dzisiaj, proszę Państwa. Żeby zamknąć w sensie ten okres, ten etap tych poszukiwań Don Quixotowych i może spróbować przyjrzeć do 70-tki czegoś nowego, czegoś zupełnie innego. Miłośnicy jego twórczości wskazują, że wiele jego filmów ma strukturę Don Quixotowską. Wiele z nich opiera się właśnie na konflikcie rozumu i wyobraźni. I właśnie na przykład Fisher King, o którym wspomniałeś, jest zawoalowaną adaptacją Don Quixota. Więc tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z poronowaniem drogi twórczej Gilliama. Na pewno jego pomysły, jego wyobraźnia nie jest już tak świeża i tak pojmująca jak w najlepszych filmach, ale uważam, że to jest film, który wciąż wyróżnia się czymś w naszym repertuarze, więc jak najbardziej cieszę się, że powstał. No, ale czym jest to dzieło? Bo to nie jest w żadnym razie klasyczna adaptacja, mamy tam plan dziejący się współcześnie, albo raczej wypadałoby powiedzieć dwa plany dziejące się współcześnie. No, jeden tak najbardziej bieżąco, a drugi cofa nas o 10 lat, bo bohaterem tego filmu jest reżyser filmowy, który próbował zaadoptować Don Quixota 10 lat temu w swoim studenckim filmie. Dzisiaj wraca do Hiszpanii, no i ten film pełen jest retrospekcji, wspomnień z tego burzliwego, pięknego okresu tworzenia swojego pierwszego dzieła z perspektywy reżysera, bohatera. No, ale rzecz jasna, że dotyczy Don Quixota, więc mamy także sceny, które pokazują nam tego bohatera, więc jakby to można było określić w stosunku do dzieła Cervantesa. W ogóle to jest kilka poziomów takich geologicznych, można powiedzieć, bo faktycznie mamy powieść Cervantesa, jeden z mitów założycielskich w ogóle nowożytnej kultury europejskiej. Potem mamy Terry'ego Gilliama z lat 90. Faktycznie ten film powstawał 25 lat, można powiedzieć, ale inspiracja, moment, kiedy Gilliam stwierdził, że chce to zrobić, to jest właściwie prawie 30 lat temu, 25 lat temu. I w tej pierwotnej wersji faktycznie mieliśmy tą podróż w czasie do początku XVII wieku, do krainy Cervantesa, do tej Hiszpanii XVI-XVII-wiecznej, natomiast tego już nie ma w tym filmie. Właściwie Don Quixote stoi na schodzie dużo dalszy plan i bardziej wydaje mi się, że interesowało Gilliama opowiedzenie po prostu o swoim doświadczeniu, jakim było robienie tego filmu, więc można tutaj dostrzegać wiele
analogii właśnie z tym reżyserem, który robi film o Don Quixocie i wspomina swój studencki film o Don Quixocie, a właśnie o Gilliamie, który musiał iść na dużo ustępstw, kompromisów, zmieniał swoją koncepcję. Aktorzy, których najpierw wybrał, ale umierali, ale byli niedostępni potem, więc to jest taki, to jest takim rodzajem kompromisu. Właściwie zawiera kilka filmów w jednym i Cervantesa stała się przede wszystkim idea. Bohater, ale właściwie współczesnej szaty, współczesnej scenografii i okolicznościach. To jest też opowieść trochę to, co Gilliam lubi, to znaczy takie zastanawianie się, gdzie jest granica między wyobraźnią, twórczym szaleństwem, a prawdziwym szaleństwem, które nas zupełnie łączą z rzeczywistości. Więc tutaj ten Don Quixote niego jest taką wyznaczną figurą właśnie. Ale jednocześnie, oprócz tego, że to dzieło w jakiejś mierze autotematyczne, że opowiada o procesie twórczym, to jednak można by sądzić, że Gilliam ma szersze ambicje. Chciałbym powiedzieć nie tylko o twórcy, nie tylko nawet o człowieku w ogóle, to znaczy o pracy wyobraźni, o tym, czym jest wyobraźnia, co wnosi do naszego życia, ale także o rycerskości. No bo w końcu Don Quixote to błędny rycerz i ten temat jakoś w tym filmie wybrzmiewa. Jak najbardziej wybrzmiewa właśnie poprzez kontrast, oczywiście fundamentalny też dla Cervantesa, znaczy kontrast między Don Quixotem i tą figurą raz, że błędnego rycerza, raz, że bardzo nie dzisiejszego rycerza, to znaczy kogoś, kto rozminął się ze swoją epoką i podobnie Gilliam trochę jako filmowiec rozmija się ze swoją epoką, już na widowiska się tworzy, ale faktycznie też w tej roli nie jest przypadkiem, że Jonathan Pryce, czyli aktor z Brazil, wówczas 30 lat młodszy, wciela się w postać Don Quixota i faktycznie on wygrywa taką szlacheckość, szlachetność postaci bardzo, bardzo ciekawie. No i tutaj oczywiście znów działa to na dwa fronty. Wydaje mi się, z jednej strony Gilliam jest zafascynowany tą rycerskością, pewnym kodeksem, pewnym zachowaniem innym od codziennego, innym od codziennej rutyny. Z drugiej strony zdecydowanie wyśmiewał w jego scenach. To jest takie krocie między takim dawaniem szacunku temu kodeksowi rycerskiemu, czy instynizowaniu stosownego romantyka, przygotowanego romantyka, a trochę pokazywaniem, że to jest właśnie rodzaj szaleństwa. A wróćmy do wyobraźni, do tego tropu cervantowskiego, ale być może także związanego w ogóle z taką w końcu bardzo bogatą wyobraźnią barokowych twórców Hiszpanii Złotego Wieku, jak to się zwykło określać, bo pamiętajmy, że w czasach, kiedy pisał, tworzył Cervantes, Hiszpania miała także znakomity, niezwykle barwny, niezwykle intensywny teatr, powstawała tam także świetna literatura, no to były rzeczywiście złote czasy kultury hiszpańskiej, charakteryzujące tak, rodzina, dzieci, Maryja. To jest pod tym względem twórczość zdecydowanie barokowa.
tak najbardziej konsekwentnie Wojciech Jerzy Has. Może niektóre obrazy Kiliana Hoffmana przez Hasę mogą kojarzyć w pewnej lub pewnym zakresie, ale to taki twórca, który zazdrości, bo sam chce stać się wynikiem, stworzycielem światów właśnie i to najbardziej chyba jest widoczne właśnie w warstwie wizualnej. Kilian próbuje chyba bardzo konsekwentnie każdy ze swoich światów filmowych stworzyć, prawda? Zdecydowanie moim ulubionym filmem Kiliana, który jest zarazem trochę filmem przeklętym i pierwszym pechowym projektem, takim pechowym projektem Kiliana są przygody barona Munchausena, które też pokrywają z tą ideą właśnie rozumu i wyobraźni, prawda? Mamy tego świecenia i w tym świecie barona, który kroczy własną ścieżką i faktycznie tutaj Kiliana tworzy każda sekwencja ma dzielną przestrzeń stworzoną przez Kiliana, fantastyczne efekty specjalne i właśnie to jest ciekawe też w kontekście najnowszego filmu, że o ile Kiliana trochę padł ofiarą jednak moim zdaniem animacji komputerowej kilka lat temu, Parnassus był filmem, gdzie Kiliana oparł się w tworzeniu tych światów, wypracowaniu swojej wizji właśnie na animacji komputerowej. Sam mówił, że nie zależy mu na fotorealistycznym efekcie, ale jednak mam wrażenie, że to co stworzył, czyli takie dosyć płaskie, cyfrowe światy, skrzydało właśnie z rozmachem jego wizji, która często była właśnie rodzajem takiej szalonej scenografii, robionej przez rzemieślników. Czuło się właśnie to, że wniosło jego wizję w momentach czasu, czy właśnie w wizji rzeczy w przygodach Chausena. Tak, ten etap tworzenia, też w ogóle współpraca z kostiumografami, że nie wie, czy jakikolwiek inny reżyser tak blisko pracuje z właśnie z twórcami kostiumów, to wszystko składa się na ten bardzo autorski świat, mówiliśmy barokowy, ale też powiedzmy, że eklektyczny, właśnie ta jego wizja tego świata, kiedy on tych nazw nie przenosi wprost pod jeden do jednego, ale nie odtwarza na przykład oświeceniowej Europy. Europa jest właśnie z jego fascynacji swoją drogą, ale tworzy takie światy pomiędzy, właśnie pomiędzy na przykład średniowiecze w Brytonia, pomiędzy światem dzisiejszym, łącząc bardzo eklektycznie jedno z drugim. No, mówimy tu o filmach, które sięgają do przeszłości, do kostiumu historycznego, do inscenizacji historycznej, ale przecież jego filmografia to także te obrazy, które pokazują świat przyszłości, a więc no, jakkolwiek by to nie brzmiało w kontekście tego twórcy science fiction, ale takie, które absolutnie nie wpisuje się w klasyczne reguły gatunku, albo jeśli się wpisują w te obrazy jakoś no, to, co zwykliśmy kojarzyć, czy to jednak w sposób bardzo nieoczywisty. Bo to często jednak są antytopie i to takie, które przełamują schematy kina popularnego, no, w tym wypadku mówiącego o światach wyobrażonych, światach przyszłości. Faktycznie, jeśli Kiliana sięga do przyszłości, to maluje ją często w czarnych barwach. No, w tym wypadku pewnie o dwóch filmach, czyli 12 mapach, Grecji i jeszcze Zero Theoretic, nie wiem jaki jest polski tytuł. Tutaj rzeczywiście w przypadku 12 mapach, to jest ciekawe, że to jest w ogóle nowa wersja filmu science fiction Pisa Markera, który był zrobiony niemal w całości z nieruchomych fotografii. To tutaj Kiliana bierze się sobie na warsztat i po swojemu ją odświadował na pęcznienie. To, co łączy jego filmy, te cofające się powiedzmy do przeszłości, jakby do czasu, czy do świata romantycznego, to łączy z tym filmem science fiction właśnie ta megalodna pilotowość tego świata i też te szalone miasta, te przestrzenie trochę wyszone właśnie w Brazji, gdzie wszystko jest na wierzchu. Więc fajnie, myślę, że to film eskapistyczny, fantazji, on często właśnie pokazuje na przykład cenę, jaką płacimy za podążanie za wyobraźnią, właśnie jak na przykład bohater Brazil. No właśnie, to jest kolejna kwestia, którą chciałem zapytać. Wywołaniem tego tematu jest słowo eskapizm właśnie. Eskapizm, czyli przypomnijmy naszym słuchaczom, ucieczka od rzeczywistości, chęć zagłębienia się w świat wyobrażony, ale po to, aby zapomnieć o tym światem,
świecie, który nas otacza. Czy tak jest z Gilliamem? Znaczy, no już wspomniałeś, że raczej nie, ale w takim razie po co konstruuje on takie złożone, niezwykle wypracowane światy wyobrażone? Wspomniałem, że nie, ale oczywiście sama jego metoda twórcza i też można wyczytać z wywiadów taką wizję kina, jaką on prezentuje, no to jest zdecydowanie wizja, można powiedzieć, eskapistyczna, a w każdym razie daleka od realizmu. On też niespecjalnie odnajduje się jako widz na przykład filmów realistycznych. Pytali go wnikliwi krytycy kiedyś właśnie, czy filmy Roberta Bressona, czy minimalizm to jest w ogóle coś, co go interesuje. On mówi, że trudno mu wysiedzieć, bardzo mało takich filmów ogląda, więc faktycznie wydaje się, że im dalej od tej rzeczywistości, im dalej w świecie fantazji, w czymś, co jest stworzone, a nie zastane, on dosyć rzadko kręci w powiedzmy naturalnych wnętrzach czy naturalnej scenografii. No tutaj Fisher King jest pewnym wyjątkiem, prawda? To jest taki film bardzo ciekawy, bo dzieje się, można powiedzieć, współcześnie, w czasie wtedy, kiedy film był zrealizowany, w tych latach, pokazuje Nowy Jork, ale jednak zawsze jest ten taki element tego wyginania tych rzeczywistości, że ona jest jednak przerobiona tak, że staje się właśnie fantazją, więc tak, w pewnym sensie, takim głębokim sensie, on jest twórcą eskapistycznym, to znaczy oferuje ucieczkę do rzeczywistości, ale zabiera nas do jednak swojej rzeczywistości, gdzie znajdujemy podobne problemy, frustracje, lęki, jak w naszej codziennej rzeczywistości, więc można powiedzieć, że to jest taki świat równoległy, który nam pomaga inaczej spojrzeć na naszą rzeczywistość. Ale można Gilliama też traktować jako twórcę mitów. No, istnieje w krytyce artystycznej, w humanistyce takie kontinuum, na którym z jednej strony mielibyśmy drobiazgowy realizm, trzymanie się historii, próba rekonstrukcji świata takim, jakim on jest albo był, na drugim zaś końcu no właśnie mity, czyli w takim głębszym niż potocznie rozumieniu wieczne opowieści, które mówią nam o tym, jacy jesteśmy zawsze, niezależnie od epoki, próbują znaleźć to, co uniwersalne w człowieku i w ten bardzo często chcąc to zademonstrować, uciekają od takiego, no, z tej perspektywy jednak naiwnego kostiumu czy szczególarstwa historycznego, no bo ono mogłoby nas odwieść od tych bardziej uniwersalnych prawd. To jest świetne spostrzeżenie. Właśnie takim podstawowym mitem Gilliama jest właśnie Don Quixote. I można powiedzieć, że o ile drobiazgowa rekonstrukcja nie przybliża nas do świata wyobraźni, do snów, do świata też psychologicznego, czyli czegoś, co właściwie jesteśmy równie blisko jak z tą rzeczywistością zewnętrzną, no to właśnie Gilliam stwarza możliwości, by w takim świecie przebywać, by trochę dowiedzieć się właśnie chociażby o tym, co nam siedzi w głowie na przykład. Więc on często, tak jak już wspomniałem, te postaci są gdzieś tak na granicy szaleństwa, bądź w ogóle są szalone, jak właśnie w filmie Kraina Traw mamy do czynienia, jak sam Gilliam mówi, z samymi szaleńcami. Więc to jest na pewno pod tym względem fascynujące, że on oferuje nam inne spojrzenie w ogóle na człowieka. I też to, co ważne podkreślić, to, że jego bohaterowie zawsze uciekają, biegną, wszystko jest w ruchu, więc to jest taki świat bardzo, jak niektórzy mówią, nomadyczny, że te jednostki nie mają stałego miejsca, ciągle czegoś poszukują i w tym sensie byłaby to twórczość właśnie bardzo amerykańska. No ale jest to chyba też taki stały trop, powiedzmy, w kreacji bohatera, głównych bohaterów u Gilliama, to znaczy szaleńcem staje się bohater, ale wtedy, kiedy przekracza szaleństwo świata, kiedy w zasadzie dowiaduje się, że świat dookoła niego, ten, który wydawał się poukładany, normalny, zdrowy, tak naprawdę jest opanowany szaleństwem, a główny bohater musi się z niego wydostać, ale chcąc się wydostać, musi być potraktowany przez to otoczenie jako ktoś szalony. Tak, i tutaj właśnie zbliżamy się do jeszcze jednego ciekawego tropu, czyli tego kawkowskiego wymiaru niektórych jego filmów, jak właśnie oczywiście Brazylia jest często wymieniany jako ta wizja straszliwej biurokracji i właściwie ten bohater, który wydaje się dziwny, niedostosowany, okazuje się może jedynym, który trochę patrzy z zewnątrz na to całe szaleństwo, więc tak, zdecydowanie tak jest. Intryguje mnie jeszcze jedna kwestia, no bo kiedy zacząłem się zastanawiać, jak pod kątem rangi artystycznej ocenić tego Gilliama, gdzie go umiejscowić, no to muszę przyznać, że mam z tym duży kłopot, bo czy to jest kino popularne? Owszem,
ale czy z kolei można powiedzieć, że to kino artystyczne w sensie ścisłym, tak jak mówimy o choćby Federico Fellini na przykład, który także jest przecież niezwykle twórcą niezwykle wybuchowej, rozbujanej wyobraźni, ale jednak nie mamy, korzysta z rozmaitych popularnych czy wręcz niskich motywów kulturowych, a jednak nie mamy wątpliwości, że to kino bardzo daleko, wysoko mierzące artystycznie, to w przypadku Gilliama właściwie trudno mi go zaklasyfikować. Co prawda, można ujść to odpowiedzi na to pytanie, mówiąc, że właśnie to, że nie potrafimy go zaklasyfikować, jest jego siłą w pewnym sensie, ale też ciekawe jest to, co on kiedyś mówił. Nie jest do końca ważne tak naprawdę, co on mówi o własnej twórczości, ale w tym wypadku uważam, że to jest ciekawe, to znaczy, kiedy właśnie mówi, że nie jest autorem, to w sensie ścisłym takim auteur, prawda, wedle francuskiej tradycji, ale raczej filtrem. Filter. Tak mówi, że on filtruje tą rzeczywistość i prezentuje coś własnego. Wydaje mi się, że to, o czym powiedziałeś, czyli to, że Gilliam jest zawieszony między właśnie twórcą popkulturowym, a twórcą, który robi filmy dla wyrafinowanej publiczności. On mówi sam, że często właśnie ma problem z tym trafieniem. Wiąże się też z tym, że on w obu tradycjach wyrastał. Właśnie wiele osób myśli, że on jest twórcą brytyjskim, że jest Brytyjczykiem, bo raz, że wiele jego filmów dzieje się w takich paraeuropejskich paraeuropejskiej scenografii, to jeszcze przecież miał właśnie doświadczenie z Monty Pythonem, no podczas gdy właśnie on twierdzi, że każdy jego film jest w jakimś sensie o Ameryce, prawda? No właśnie, ale to pomówmy jeszcze o tym wątku Monty Pythonowskim. Co dał Gilliamowi Monty Python i co z kolei Terry Gilliam wniósł do twórczości Monty Pythona? Wydaje mi się, że to, co Gilliam zapamiętał na całe życie, to żeby, to może zabrzmi banalnie, ale nie podchodzić zbyt poważnie do tego, co się robi, do rzeczywistości. Wydaje mi się, że to był jakiś impuls, który przyświeca wszystkim jego filmom. Sam fakt, że on po tej katorce z Don Quixotem, po tych niemal 30 latach, potem podczas rozmowy we Wrocławiu, ostatnio był właśnie na festiwalu Nowe Horyzonty, podczas rozmowy żartuje absolutnie z tych 20 kilku lat, nie żali się, nie wspomina czarnych momentów, oznacza, że on rzeczywiście ten taki bliski Monty Pythonowi podejście do rzeczywistości, że to jest też jego podejście. Myślę, że też rodzaj humoru, jaki jest w jego filmach, też podejście do filmu na zasadzie tworzenia sekwencji i takich bloków, które się składają w całość, jak właśnie w tych komediowym cyrku, latającym cyrku Monty Pythona, to wziął od Monty Pythona, natomiast na pewno, co też widzimy, kiedy nie spracowali razem, to Monty Python wziął od Gilliama właśnie wyobraźnię wizualną. Jego talent jako twórcy animacji, talent do tworzenia właściwie czegoś z niczego, prawda? W warunkach telewizyjnych, robienia fantastycznych, pełnych wyobraźni właśnie epizodów komediowych. Więc myślę, że to była bardzo udana współpraca w obie strony. No to na koniec rekomendacja. Warto wybrać się do kina na Don Quixota? Zdecydowanie warto, przede wszystkim dla pary głównych aktorów, Adam Driver i Jonathan Pryce, są naprawdę wspaniali, a po drugie, nie wiadomo, kiedy obejrzymy kolejny film Gilliama, więc trzeba korzystać, póki jest w kinach. Chociaż na koniec dodajmy łyżeczkę dziegciu do tej beczki miodu, to nie jest arcydzieło, ale tak, to jest arcydzieło. Bardzo ciekawa wyobraźnia, jak już o tym powiedzieliśmy, można ją przyłapać na pracę. 100% Gilliama w Gilliamie. O Terrym Gilliamie opowiadał Sebastian Smoliński, krytyk filmowy, amerykanista. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Dobrej nocy, do usłyszenia za tydzień. Reklama. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na pierwszy etap przesłuchań Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych. Od 4 do 6 września w sali kameralnej Filharmonii Narodowej recitale młodych pianistów z całego świata i wyjątkowe brzmienia instrumentów z czasów Chopina. Współorganizator konkursu, program Polskiego Radia. Polecają Polskie Radio Chopin, Telewizja Polska, Orlen, Wostoka... Radio Tok FM, Euro Conchita. Proszę być z nami, Radio Conchita. Tok FM, Euro Conchita. Barbie Baby Lunch, Krumek. Tak. 18 września. O planowanych tematach spotkania w Białym Domu mówi szef gabinetu prezydenta.
Krzysztof Szczerski. To oczywiście kwestia bezpieczeństwa, geopolityki, współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie wojskowości, sposób sojuszniczy między Polską i Stanami Zjednoczonymi w kwestiach bezpieczeństwa i regionalnego i bezpieczeństwa globalnego, kontakty gospodarcze, w tym także inwestycje amerykańskie w Polsce i wspólne możliwości zwiększenia obrotu handlowego między Polską i USA, w tym także w dziedzinie energetyki. Biały Dom w swoim komunikacie zauważa, że wizyta prezydenta Dudy odbędzie się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To ma być element trzeciego filaru emerytalnego obok innych programów dodatkowych dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Rząd przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Chodzi o wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego rodzin i gromadzenie kapitału na inwestycje państwa, mówi minister finansów Teresa Czerwińska i przekonuje, że obok korzyści dla obywateli zyska także system finansów państwa. Z jednej strony tworzymy możliwość gromadzenia całkowicie prywatnych, dobrowolnych oszczędności na cele inwestycyjne, które polepszą standard życia osoby, która osiągnie 60. rok życia i przejdzie na emeryturę, ale z drugiej strony też, szanowni państwo, będziemy tworzyć taki solidny bufor, jeśli chodzi o polski rynek kapitałowy w postaci długoterminowych oszczędności. Państwo ma dopłacać pracownikom 240 zł. Osoby najmniej zarabiające będą mogły odprowadzać do PPK 0,5% swojego wynagrodzenia. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Personel medyczny pilnie poszukiwany. Tak jest w szpitalach we Wrocławiu. Brakuje nie tylko lekarzy i pielęgniarek, ale także sprzątaczek i salowych. Poważne problemy ze znalezieniem rąk do pracy mają placówki w całym regionie. Dyrektorzy szpitali dają ogłoszenia w urzędach pracy i w mediach, ale bez skutku. Białego personelu brakuje także w przylądku Dobrej Nadziei we Wrocławiu, gdzie leczone są dzieci chore na raka, potwierdza szefowa kliniki profesor Alicja Chybicka. Wszystkie szpitale szukają w tej chwili lekarzy wszystkich specjalności. I my także poszukujemy lekarzy, oczywiście najchętniej wykształconych hematoonkologów, bo jest nas po prostu za mało. Dzieci choruje coraz więcej. Otwieramy 15 września dodatkowy oddział, bo potrzebujemy dodatkowy i my szukamy nie tylko lekarzy, my szukamy też pielęgniarek. Szpital specjalistyczny w Fałbrzychu przyjmie każdego lekarza. Wrocławskie kliniki natychmiast mogą zatrudnić 80 pielęgniarek i 50 salowych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kronika sportowa. A w niej 20 minut pełnych emocji i sportowej jakości, bo Michał Kwiatkowski nadal liderem WELT. Potrafi wygrywać już 4 tygodniówki i myślę, że powoli czas na wyścigi wieloetapowe. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie US Open, porażki Agnieszki Radwańskiej, Magdy Linet, Żużel znów na Stadionie Śląskim. 370 metrów po krawężniku, szerokość na prostych 11 metrów, na łukach w szczytowym momencie 18 metrów. Ale nie tylko o tym, w sportowym podsumowaniu dnia Andrzej Janicz zaprasza. Kronika sportowa. Ciągle dobra forma Michała Kwiatkowskiego. Polski kolarz pozostaje liderem wyścigu dookoła Hiszpanii. Czwarty etap wygrał Amerykanin Ben King. Dzisiaj kolarze mieli do pokonania w większości górzyste 161,5 km, kończące się podjazdem do mety w Alfa Kary nieopodal Granady. Rywalizacja toczyła się w upale, King najszybciej finiszował z trzyosobowej ucieczki i o 2 sekundy wyprzedził Nikitę Stalnowa z Kazachstanu, a trzeci był Francuz Pierre Roland ze stratą 13 sekund. Kwiatkowski był gorszy od zwycięzcy o ponad 3 minuty i zajął 13 miejsce. W klasyfikacji łącznej Welty Polak ma 7 sekund przewagi nad Niemcem Emanuelem Wichmannem oraz 10 sekund nad Simonem Yatesem z Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy lider Hiszpan Alejandro Valverde spadł na 4. lokatę i traci 12 sekund. Rafał Majka jest 11 ze stratą 40 sekund. To następny bardzo dobry sezon w karierze Michała Kwiatkowskiego. Przełomony, bo po raz pierwszy wygrał wyścig kilkuetapowy. Co więcej, zrobił to 2 razy. Najpierw w marcu zdobył złoty trójząb dla najlepszego kolarza Tirreno Adriatico, a w sierpniu zwyciężył przed własną publicznością 75. Tour de Polonii. Przełomowy także z innego powodu. Po raz pierwszy w karierze wystartował w 2 wielkich turach. W lipcu we Francji w Wielkiej Pętli był motorem napędowym sukcesów liderów grupy Sky, Brytyjczyków Geraint'a Thomasa, który zwyciężył w Tour de France
i trzeciego w klasyfikacji generalnej Christophera Froome'a. Teraz wystartował w hiszpańskiej Vuelcie. Jeszcze przed startem w Polsce tak mówił o swoich planach na końcówkę sezonu. Mam w głowie Vuelta Espania i Mistrzostwa Świata. Zdaję sobie sprawę, że ten program startów jest obfity, ale też jestem gotowy na większą ilość dni startowych. Kwiatkowski ma 28 lat. W tym wieku Christopher Froome wygrał Zakładu Fizjologii Instytutu Sportu, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Myślę, że to zależy od zawodników, od tempa rozwoju tych zawodników, jak oni wchodzą na poszczególne etapy swojej kariery sportowej. Sądzę, że tak w granicach około 30 lat to jest taki optymalny wiek z punktu widzenia tych predyspozycji wytrzymałościowych, no i właśnie tych zdolności też organizmu do regeneracji. Wysiłek wieloetapowy to jest kwestia podstawowa, to jest regeneracji. W sezonie staram się jakby odnaleźć w tym kalendarzu startów troszeczkę w inny sposób. Wiem, że te wyścigi też gdzieś tam potem procentują. Musimy wziąć pod uwagę to, że są to zawodowi kolarze i jest to ich praca. Podkreśla Michał Starczewski, który w Zakładzie Fizjologii Instytutu Sportu bada parametry wydolnościowe m.in. młodych kolarzy, którzy być może już niedługo pójdą śladami Michała Kwiatkowskiego czy Rafała Majki. Ich trening, to myślę, to jest codziennie 3-4 godziny, mimo wszystko może na mniejszej i dużej intensywności niż podczas wyścigu, ale jednak codziennie trenują, codziennie przejeżdżają te setki kilometrów i ich organizm jest przyzwyczajony w pewnym stopniu do tego typu jazdy. A jak przypomina Tomasz Jarocki, dziennikarz Eurosportu? Kolarstwo to jest taki fajny sport, który jest bardzo indywidualny i bardzo drużynowy. Chyba nie ma takiego drugiego sportu, że to wszystko się tak miesza. Oczywiście jeżeli drużyna pracuje na swojego lidera, no to osłania go przez cały etap. On oszczędza siły przez to, że te opory aerodynamiczne są dużo mniejsze, jeżeli jedzie ta osoba w grupie, jeżeli jest otoczona dookoła innymi zawodnikami i zużywa w czasie tego 100-paru czy 200-paru kilometrowego etapu 30% energii w porównaniu do tych zawodników, którzy jadą z przodu peletonu, którzy pracują na cały peleton i rozpędzają. A tym Sky, do którego należy Michał Kwiatkowski, uważany jest za najlepszy na świecie. Dla nich nie liczą się zwycięstwa etapowe, dla nich liczy się wygranie wyścigu. Cała drużyna jest zbudowana wokół jednego planu. Na sukces w kolarstwie składa się wiele elementów. Najważniejszy jest jednak kolarz, jego predyspozycje i parametry wydolnościowe. Mam wielkie tory, mam nadzieję, że to zaprocentuje gdzieś tam w przyszłości, że organizm dostał, że tak powiem, w kości. Nawet nie pod kątem osiągania wyników w tym sezonie, ale gdzieś tam w przyszłościowo myślę, że to dobra decyzja. Głównie te parametry wytrzymałościowe będą miały znaczenie. Radio końcu. Maksymalnego brutlenu na kilogram, jeżeli chodzi o zawodników specjalizujących się w etapach górskich, bo tutaj niska masa ciała, duży pobór tlenu, który pozwala dotlenić mięśnie, pozwala dłużej jechać na pewnym poziomie i zostawić z tyłu tych rywali, którzy nie mają tych predyspozycji, więc 70 kg i ponad 170 cm, myślę, że to jest taki standardowy kolarz szosowy. Myślę, że kolarze specjalizujący się w etapach górskich, typowo górskich, mogą jeszcze troszeczkę mniej ważyć. Zawodnicy, którzy specjalizują się w tych sprinterskich końcówkach, tak jak Peter Sagan, no widzimy, jest to troszeczkę większe osoby, ale oni też muszą być dowiezieni na tą końcówkę etapu, w której ten sprint nastąpi. Michał pokazał, że potrafi wygrywać klasyki, mówi Wacław Skarł, były trener szosowej reprezentacji Polski i były prezes Polskiego Związku Kolarskiego. Potrafi wygrywać już też tygodniówki i myślę, że powoli czas na wyścigi wieloetapowe. Nieprzypadkowo był mistrzem świata i nieprzypadkowo wygrał już tyle wyścigów worldtourowych i jestem też głęboko przekonany, że jeszcze bardzo będziemy cieszyć się z jego kolejnych zwycięstw. Opinię o Michale Kwiatkowskim zebrał Krzysztof Kuzak, a jutro przed kolarzami następny górski etap 190 km także w Andaluzji. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlamowego turnieju tenisowego US Open w Nowym Jorku. Polski tenisista wygrał z Włochem Stefano Travalim, który poddał mecz z powodu urazu łydki przy stanie 6-2, 2-6, 7-6 i 3-0 w czwartym secie dla Polaka. Dzięki awansowi do drugiej rundy nasz zawodnik ma szansę zadebiutować w czołowej setce rankingu najlepszych tenisistów. Hurkacz o trzecią rundę zagra z Chorwatem Marinem Ciliczem, rozstawianym z siódemką. Grali ze sobą w Paryżu, wówczas lepszy był Cilicz. Hubert Hurkacz jest jedynym polskim singlistą, który pozostał w nowojorskim turnieju. Agnieszka Radwańska i Magdalena wczoraj pożegnały się z
US Open w pierwszej rundzie. Z zawodników z faworytów w drugiej rundzie są już Hiszpan Rafael Nadal, najwyżej rozstawiony i broniący trofeum jego rywal. I Robek Dadifera. Rozstawiony z numerem 3 Argentyńczyk Juan Martín del Potro wygrał z Amerykaninem Donaldem Youngiem. Udało się ona, mówi Radzie Maria. Udało się.